dofinansowania są, chyba że w tym wypadku jest inaczej, ale takie dofinansowanie obowiązuje. Dobrze. Już jeszcze uwagi? Przechodzimy do głosowania. Kto radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej na pracę konserwatorskie, restauratorskie, żeby odbudowano celem do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Dzierżoń o treści przedstawionej przez pana kierownika. Kto z radnych jest za? Proszę podnieść ręki. 13 osób za, kto się wstrzymał? Nie widzę, że przyjmujemy. Uchwała stała się jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie posiedzenia szkoły za sobie podarcie. Panie Przewodniczący, proszę. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. W dniu 13 czerwca przed swoją sesją każdy z radnych otrzymał pismo. Na stoliku dostarczono nam pismo złożone przez Ryszarda Świdra. W sumie trzeba to uznać jako anonim, ale... Przepraszam, nie ja złożyłem to pismo. Ja tylko przekazałem. No ale proszę mi pokazać, czy gdzieś jest inne... No dobrze, pismo złożone przekazał pan Ryszard Świder. Dobrze, nie dyskutuję. To przekazał pan Ryszard Świder. Powiem państwu, do tego pisma od razu został dołączony projekt uchwały o powołaniu komisji doraźnej. Przyznam się, że jak część z radnych nawet nie miała czasu przeczytać, bo to było na parę minut przed samą sesją. Ja zdążyłem tam częściowo przeczytać i uznałem, że no, zarzuty są tak na tyle poważne, że jeżeli my nie mamy czasu nawet przeczytać się z część zapoznać z tym pismem, to jak my możemy już od razu głosować i wnioskować za powołaniem komisji doraźnej? No i w głosowaniu większość radnych uznała, że wprowadzenie tego punktu do porządku obrad jest przedwczesne, że musimy się z tym zapoznać. Oczywiście po komisji burmistrz do mnie zwrócił się słownie, żebym jak najszybciej tą sprawą się zajął. Więc drodzy Państwo, kiedy już na spokojnie przeczytałem to pismo w domu i przeczytałem projekt uchwały, no to powiem szczerze, że no, w tym piśmie zarzuty pod adresem dyrektora to już ciężko znaleźć, żeby jeszcze cokolwiek dopisać. Tu jest praktycznie wszystko. Więc nie, uważałem, że nie możemy po tej sprawie przede wszystkim przejść tak sobie obojętnie. Trzeba poważnie tą sprawą się zająć. I postanowiłem, że w jak najszybszym czasie spotkamy się na miejscu w Bogardzie w poszerzonym składzie. Zaproponowałem powołanie jeszcze do tej naszej komisji przewodniczącego Rady Rodziców, przewodniczącego Związku Zawodowych Nauczycieli, żeby był przedstawiciel z Bogardu, radnego Szwigla z tego okręgu, radnego Świdra, który jest dość mocno zainteresowany, zaangażowany w tą sprawę, przewodniczącą oświaty, no i członków komisji rewizyjnej. Oprócz tego też umieściliśmy na do wiadomości, że każda osoba, która może wnieść coś do sprawy, jest chętnie widziana, że ma kontakt z nami. Już obojętnie dla mnie było, czy to nawet będzie telefoniczny, anonimowy, jak ktoś by z nami się chciał w tej sprawie skontaktować. Też zostały, poprosiłem w biuro obsługi rady, żeby zostały wysłane zawiadomienia. No oczywiście z braku doświadczenia, może i wszystkiego, zazwyczaj komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę. Użyłem słowa kontrolę. Proszę wysłać pisma o kontroli do wszystkich tych. Każdy z tych osób otrzymał ode mnie pismo, no i pisało to faktycznie kontrola. Nie ma co ukrywać. Z chwilą, gdy się zorientowałem i powiedziano, no uznałem, znowu błąd, uznałem, że to chyba jest macha sprawa, bo ja na miejscu od razu powiem, że to jest posiedzenie, nie kontrola. Nie chciałem ponownie wysyłać drugiego pisma, co też to miało miejsce, bo na miejscu w Bogardzie powiedział, że spotykamy się nie po to, żeby od razu wyjaśniać, kto jest winny, tylko żeby przy spotkaniu roboczym wysłuchać argumentów, pozbierać wiadomości, zapoznać się bardziej z tą sprawą, wysłuchać wszystkich zarzutów w odniesieniu się do tych tutaj, co są w tym piśmie. I tu sprostowanie od razu do mediów pana Kaszmarkiewicza. Chciałem też przekazać, że na sali zadałem pytanie, czy ktoś z państwa sobie życzy, żeby media pozostały na sali. Żaden z państwa, może z Ryszardem Świdrem, sobie nie życzy. Więc poprosiłem, żeby media wyszły. Pan oczywiście skrócił to, że pan Tokarkiewicz wyprosił media. Więc to już też bym chciał, żeby na przyszłość pan sprostował takie rzeczy. I drodzy państwo,
na miejscu. Oczywiście miałem taką nadzieję, że będziemy mogli chociaż wysłuchać, porozmawiać. No niestety, no znowu pan Ryszard Świder wiedział, że popełniłem błąd i zamiast tego naszego spotkania, przesłuchania, posiedzenia odbyło się przesłuchiwanie mnie ze statutu, z braku kompetencji i innych. No oczywiście w większości przypadków miał rację, bo było słowa kontrola. Ale cieszę się, że mimo wszystko, że nie chciał wtedy wstąpić do naszej tej komisji, pozostał na sali, uczestniczył z nami do końca i przysłuchiwał się tym wszystkim rozmowom. Przyznam się Państwu również, że liczę na to, że ktoś do tego czasu jednak się i pojawi, i zjawi, dopowie nam o szczegółach, czyli będzie jakaś osoba. No stajemy niestety przed dość dziwną sytuacją, że poza pismem, i to jak każdy mówi, niestety ja się odniosę na obecną chwilę, pismem złożonym przez Ryszarda Świdra, bo nic innego nie mieliśmy. Nie ma osoby potwierdzającej tych zarzutów, nie ma osoby zredagującej, współredagującej tych zarzutów, więc ciężko mi jest cokolwiek się podnieść, no i nawet jak później jeszcze na następnej komisji, bo poprosiłem, bo tutaj też, jak widzę w projekcie uchwały, radny Świder pisze, że po zapoznaniu się z protokołami, wstępnym zapoznaniu się z protokołami, więc poprosiłem radnego, żeby może nam te protokoły udostępnił, żeby wskazał, w których to miejscach doszedł do takiego wniosku, że to ma potwierdzenie tych zarzutów, no z przykrością też otrzymaliśmy gotowość, że no mogło się stać, protokoły zostały zniszczone. Nie umyślnie. To, ale to nie problem, bo wiemy, że to można odzyskać. Więc w takiej sytuacji przyznam się, że było nam coś ciężko wywnioskować, ale poprosiłem, zwróciłem się do burmistrza o pisemne wyjaśnienie, odpowiedź na zarzuty przedstawione w tym piśmie i otrzymałem już pisemne wyjaśnienie w odniesieniu do zarzutów pod adresem gminy. I po rozmowie osobistej z panią sekretarz, z panią burmistrz, poprosiłem, żeby zostały złożone wyjaśnienia. Pani sekretarz potwierdziła, że były u niej osoby, niekoniecznie te same, ale były osoby, że były o podobnym charakterze, zgłaszały problemy i te uwagi, które są w tym piśmie, tutaj z tej skardze, że już jest niesłuszne jest to, że pomówienie zamiatania pod dywan, odbyła się kontrola przez panią sekretarz i przez jeszcze jedną panią z urzędu, że zostały wyciągnięte, w sensie wskazane ustępki jakieś przez gminę i to wszystko było, miało miejsce, że nie został. Następny zarzut zamiatania pod dywan, jeżeli chodzi o gminę, zarzutów pod adresem dyrektora, to zamiast tego, to jest akurat potwierdzone, miało to miejsce, gdzie zostały podwójnie wypłacone pieniążki za te same godziny. Zobaczyliśmy, przedstawiona nam dokumentację, że sprawa została zgłoszona, że została umorzona przez prokuraturę, więc w odniesieniu do tych wyjaśnień przez gminę na piśmie, które otrzymaliśmy, uważaliśmy, że to jest jakoś niezgodne z tymi zarzutami. Ale czytając dalej, i można się też odnieść, czytując się w pozostałe tutaj zarzuty, to muszę Państwu powiedzieć, że niektóre z tych zarzutów są, no tak, można powiedzieć, łatwo je rozwiązać. No, palenie papierosów przez dyrektora przeprosił, powiedział, więcej nie będzie w takim miejscu. No, wykorzystywanie dzieci do ciężkiej pracy, no nie ma tam wielkich dowodów z tego, to różnie może być. Musiały być jakieś do zbierania patyków kij i tam podawanie czegoś ciężko to też nazwać. Niektóre zarzuty same się wykluczają, no bo jeżeli się mówi, że pracuje nauczyciel bez przygotowania pedagogicznego za zgodą kuratorium, no to tego nie rozumiem. No jeżeli kuratorium wyraziło zgodę, no to my chyba nie mamy kompetencji takiej, żeby nie mogło mówić. Ale jest tutaj duże właśnie ale. Szanowni Państwo, pierwsze, co nam dało tak komisji rewizyjnej do myślenia, to chociażby to, że w skład tej komisji nie chciał wstąpić żaden nauczyciel. Właśnie poza panią, ale na panią to ja się nie zgodziłem, bo uważam, że pani jest stroną. Żaden nauczyciel z pracujących w szkole Bongardzie. To już dla mnie była jakaś taka, jest dla nas tutaj, no niezbyt pomyślna była ta wiadomość. Druga rzecz, no jednak jakieś tam zarzuty, te pierwsze się, panie dyrektorze, potwierdziły w odniesieniu do tych godzin. I to ciągle się ciągnie. Trzecia rzecz, no błahostka
od czasu przejęcia przez pana tutaj już tego dyrektorowania, no ciągle mamy tam problemy. Ciągle są skargi, ciągle są zarzuty, non stop się to powtarza. No i na drugim posiedzeniu, które się odbyło 28 czerwca już tutaj w gminie, pan dyrektor też nam przekazał, że wpłynęło pisemne, wpłynęła pisemna skarga, tak? Że wpłynęła już pisemna skarga. Do, czyli to też potwierdza, że ludzie po prostu by chcieli coś tam przekazać. Ale drodzy Państwo, komisja rewizyjna po analizie głębszej tych zarzutów doszła do wniosku, że nie jest w stanie rozwiązać tych wszystkich problemów, łącznie z mobbingiem, że nie czują, nie mają do tego, jakby to powiedzieć, narzędzi. A część tych zarzutów to po prostu my nie mamy takiej wiedzy merytorycznej odnośnie prawa oświatowego, a chcielibyśmy, żeby jednak ta sprawa była wyjaśniona szczególnie i doraźnie i szczegółowo. Dlatego też komisja rewizyjna podjęła decyzję, że jeżeli może powołamy doraźną komisję, w skład której nie wejdą przedstawiciele komisji rewizyjnej, tylko inne osoby o większej wiedzy merytorycznej, które może wzbudzają większe zaufanie. Bo jeżeli się ktoś nie objawi, jeżeli ktoś nie potwierdzi tych zarzutów, to ciężko będzie udowodnić jakikolwiek tutaj z tych większych, poważniejszych zarzutów. I dlatego w naszej ocenie jest to, że powinniśmy powołać taką komisję doraźną, w skład której już nie będzie wchodził żaden z członków komisji rewizyjnej, dlatego że uważam, że w naszej ocenie z nami się nikt nie chciał skontaktować i nie chciał na ten temat rozmawiać, więc my nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu. Jeżeli tu na sali może osoby są takie, które bardziej, pewno są, bo są, bardziej merytorycznie będą przygotowani, to w takim celu uważam, że powołanie takiej komisji jest zupełnie uzasadnione. Ja na tyle dziękuję i chciałbym powiedzieć też jeszcze do tego naszej decyzji skłoniła nas też jedna rzecz. Panie dyrektorze, to nie jest w odniesieniu do zarzutów, tylko też żeśmy się tutaj zastanawiali. No, dyrektor jednak w szkole jest taką osobą, która musi rozwiązywać problemy. Musi łagodzić spory, musi robić wszystko, żeby tego unikać. No z przykrością musimy stwierdzić, że u pana tutaj mamy jest ciągle jakiś taki problem. Ale co to słowo ciągle? No,